Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Ze mną na konferencji Katarzyna Piekarska, której nie muszę przedstawiać, wszyscy Państwo znacie. I pan poseł Marek Balt. Szanowni Państwo, dzisiaj o projekcie ustawy Sojuszu Lewicy Demokratycznej dotyczącej in vitro chcemy przedstawić i powiedzieć o decyzji klubu w tej sprawie, jak również przedłożyć Państwu ten projekt ustawy. Otóż, Szanowni Państwo, Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, uznaje niepłodność za chorobę cywilizacyjną. Dotyka, można to powiedzieć, co piątą parę. Blisko 1,5 miliona par w Polsce, a więc 3 miliony Polaków, z różnych powodów nie ma w Polsce dzieci. 60 tysięcy par w Polsce chciałoby się leczyć, chciałby skorzystać z metody in vitro, ale po prostu ich nie stać. Stać tylko 8 tysięcy z tych 60. Przy skuteczności metody in vitro około 40% udaje się tą metodą w Polsce około 3-4 tysięcy par. Inaczej mówiąc, 1% w Polsce dzieci rodzi się poprzez metodę in vitro. Przy wskaźnikach krajów wysoko rozwiniętych, gdzie w niektórych krajach jest to nawet 3-4%, a są takie kraje jak Izrael, gdzie blisko 10% dzieci rodzi się poprzez metodę in vitro, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że jest w pełni finansowana przez kraje. Mało kto już dzisiaj pamięta, że do 1992 roku ta metoda przez chwilę była w Polsce i leczenie darmowe. W 1992 roku ówczesny minister zdrowia wprowadził, można powiedzieć, wpisał ją na listę zabiegów luksusowych, takich jak operacje plastyczne, i od tamtego momentu w Polsce trzeba płacić około 12 tysięcy za tą metodę zapłodnienia. Szanowni Państwo, Platforma Obywatelska przed każdą kampanią wyborczą i w każdej kampanii wyborczej głośno o tym mówi, że trzeba w końcu przegłosować ustawę dotyczącą in vitro. Od 2008 bardzo głośno o tym mówiła pani minister zdrowia Ewa Kopacz. Od 2009 bardzo się nasiliły te wypowiedzi pana premiera Donalda Tuska również o tym, i w zeszłym roku pan premier mówił, że musimy podjąć w końcu tą decyzję, że musi być albo refundacja całkowita, albo częściowa, ale w końcu trzeba to przegłosować. Do dnia dzisiejszego, pomimo tego, że w komisjach ten projekt ustawy znalazł się, Sejm tego nie uchwalił. Platforma Obywatelska tylko i wyłącznie mówi, natomiast jak trzeba coś zrobić w tej sprawie, nic nie robi. Jest to hipokryzja rządu Donalda Tuska. Jest to hipokryzja rządu Donalda Tuska w kontekście zdrowia i populacji. Mówił o tym problemie tydzień temu Bronisław Komorowski w Sejmie. Mówi również Sojusz Lewicy Demokratycznej. I dzisiaj od tych osób, które tak często o tym mówiły w kampanii wyborczej, a więc od Bartosza Rukowicza, który jest dzisiaj ministrem zdrowia, od pani minister Ewy Kopacz, która dzisiaj pełni funkcję marszałka Sejmu i która może przedłożyć i nie zabrażać tego projektu ustawy, który złożymy, po premiera Donalda Tuska, który może dać zielone światło, możemy zrobić wszystko, aby ten projekt ustawy w końcu został przegłosowany i aby ze środków NFZ-u były przekazywane pieniądze właśnie na refundację tej metody in vitro, a czeka dzisiaj, tak jak powiedziałem, około 60 tysięcy par każdego roku, więc sprawa dotyczy ogromnej, dużej grupy osób. Dzisiaj chcemy Państwu ten projekt przedstawić, ale też powiedzieć o pewnym pomyśle, jaki Sojusz Lewicy Demokratycznej rozpoczyna w dużych miastach. Katarzyna Piekarska, bardzo proszę. Szanowni Państwo, prawo do posiadania potomstwa jest jednym z podstawowych praw człowieka. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że blisko 10-15% naszej populacji jest dotknięta straszną chorobą bezpłodności. I w zasadzie to często procedury in vitro jest to jedyna szansa na to, aby móc przytulić własne dziecko. Składamy dzisiaj dwa projekty ustaw. Pierwszy projekt ustawy to zmiana ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. To jest tak zwany projekt Marka Balickiego, który
został przygotowany jeszcze w poprzedniej kadencji przez jednych z najwybitniejszych polskich specjalistów w tej dziedzinie. Przypomnę, że ten projekt trafił już pod obrady polskiego parlamentu. Niestety przeleżał kilka lat w komisji sejmowej. Liczymy, że w tej kadencji będzie lepiej, bo tak jak powiedział pan poseł Joński, liczymy na Bartosza Arłukowicza, którego znamy jako gorącego orędownika metody zapłodnienia in vitro. Również pani marszałek Ewa Kopacz także jest zwolenniczką, jak kilka lat temu zapowiadała, tej procedury, więc mam nadzieję, że pani marszałek, a pokazała też, że potrafi zdobyć się na odważne decyzje, więc skieruje szybko ten projekt do prac w komisjach, a że w komisjach nikt nie będzie przetrzymywał tych projektów. I to jest jeden z projektów ustaw, bardzo ważny, ponieważ on także dostosowuje polskie prawo w dziedzinie genetyki do wymogów Unii Europejskiej. I to jest pierwsza sprawa. A druga to jest projekt związany z refundacją tych zabiegów, bo ponieważ jest to choroba, to jeśli ktoś jest dotknięty tą straszną chorobą, to powinien mieć prawo do tego, aby leczyć się bezpłatnie. Dzisiaj sytuacja wygląda tak, że z tej metody mogą skorzystać tylko najbogatsi. Oczywiście jest kwestią otwartą, ile prób będziemy refundować z budżetu państwa. Różne kraje bardzo różnie to regulują. My przewidujemy 3 próby. Ale tak jak mówię, jesteśmy otwarci na to, że w trakcie prac sejmowych może będziemy zmuszeni na przykład zgodzić się na refundowanie powiedzmy 2 prób. Ale najważniejsze jest to, żeby te regulacje stały się prawem i aby pary, które nie są zamożne, mogły skorzystać z tej metody leczenia. Dziękuję. Poseł Marek Bach, bardzo proszę. Szanowni Państwo, w związku z tymi obietnicami, które były już od kilku lat przekazywane opinii publicznej, że rząd jest skłonny finansować czy refinansować in vitro, a nie zostały realizowane, w Częstochowie prezydent miasta Częstochowy, który do niedawna był posłem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, do którego przychodziło wielu mieszkańców Częstochowy i prosiło go o to, żeby wspierał projekt ustawy o refinansowaniu in vitro, postanowił już jako prezydent miasta Częstochowy w dniu 15 listopada złożyć do projektu budżetu miasta Częstochowy propozycję dofinansowania zabiegów in vitro. Zagwarantował 110 tysięcy, bo to jest dopiero początek tej działalności. W Częstochowie prezydent miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk chce w tej chwili zobaczyć, jakie będzie zainteresowanie mieszkańców tą metodą leczenia choroby bezpłodności. I chciałby zobaczyć, jakie będzie zainteresowanie mieszkańców właśnie, żeby skorzystać z tego dofinansowania. Jesteśmy w Częstochowie pierwszym miastem. Sojusz Lewicy Demokratycznej właśnie w tej chwili rządzi Częstochową. Jesteśmy pierwszym miastem w Polsce, które będzie dofinansowywało próby walki z bezpłodnością metodą in vitro. Wiemy, że jest miasto, które finansuje badania, które dopuszczają do prób in vitro, ale my w Częstochowie chcemy już dofinansowywać konkretne działania, które będą miały też na celu przyjście na świat nowych mieszkańców Częstochowy, bo ta oferta jest skierowana do mieszkańców Częstochowy. Dziękuję. Chciałbym tylko Państwa poinformować, że pan poseł Marek Balt będzie prowadził ten projekt ustawy. Jest też członkiem Komisji Zdrowia. Będzie posłem sprawozdawcą. Bardzo proszę, jeśli z Państwa strony są pytania, to jesteśmy do Państwa dyspozycji. Jeśli nie ma, bardzo dziękujemy. Znane także są. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.